Witajcie na kanale Szkoła Zioła. Część z Was zauważyła w moich filmach, że używam jakiegoś systemu nawadniającego i pytaliście, co to. Obiecałem, że nagram odcinek o tym, jak go zbudowałem i jak działa. A więc do dzieła. Muszę od razu ostudzić Wasze oczekiwania. To bardzo prosty system. Nie ma na przykład kompensacji ciśnienia, a więc gwarancji, że każda roślina dostanie tyle samo wody. Ale ja z takiego systemu korzystam i jest to wystarczające, a jednocześnie banalne w budowie. Są oczywiście gotowe systemy typu Bloomat, Wilma, Autopot i inne, ale ja pokażę, jak zrobić coś swojego. Potrzebne nam będą pompa zanurzeniowa do oczka wodnego. Ja wybrałem taką o przepustowości 1500 litrów na godzinę i mocy 25 W. Kosztowała około 70 zł i jest nawet za mocna jak na 4 doniczki. Dla mnie ważne było też, że może ona pracować 48 godzin na sucho, tak na wszelki wypadek. Gumowy wężyk pasujący do wylotu pompy. W moim przypadku jest to wężyk Kärcher 1/2 cal, 13 mm. Cieńszy gumowy wężyk pasujący do wlotu emiterów. U mnie 1/8 cala, 4 mm. Rozdzielacze z wlotami o średnicy grubszego wężyka i wylotami o średnicy cieńszego. O ilości wylotów równej ilości emiterów, jaką potrzebujecie na każdą doniczkę. Obejmy zaciski o średnicy grubszego wężyka do zabezpieczenia połączenia z pompą i zaworami. Emitery. Takie małe prysznice pasujące rozmiarem wlotu do średnicy cieńszego wężyka. Można nimi obracać i regulować ilość wody. Można też całkiem zakręcić. Minimum 2 zawory o średnicy grubszego wężyka do odcięcia pompy oraz zakończenia systemu. Inteligentne gniazdko Wi-Fi do sterowania systemem. Zbiornik na wodę. U mnie jest to 25-litrowe wiadro, ale może być to dowolny szczelny pojemnik, na przykład beczka czy plastikowy kubeł na odpady. Za chwilę pokażę, jak połączyć te elementy w system podlewający. A tymczasem zachęcam do odwiedzania Instagrama oraz Facebooka Szkoły Zioła. Tam dużo częściej niż na YouTube możecie zobaczyć moje rośliny i susz. A na YouTube proszę, zostawcie lajka pod filmem i subskrypcję na kanale. Was to nic nie kosztuje, a bardzo pomaga w rozwoju kanału. Generalny zamysł wygląda tak. Łączą odcinki grubszego wężyka za pomocą rozdzielaczy. A do każdego rozdzielacza podłączam do wszystkich jego wylotów cieńsze wężyki zakończone emiterami. To nie jest prosta operacja, ale da się wcisnąć. Jeśli macie za dużo wylotów w swoim rozdzielaczu, możecie dołączyć emiter i go zakręcić, albo dołączyć sam wężyk, zagiąć go, okręcić drucikiem i powinno być szczelne. Tak to powinno wyglądać, tylko oczywiście razy 4 w moim przypadku. Tak prezentuje się mój system nawadniający w całości. Jest lekko brudny, bo jest ciągle w użyciu, a kamień nie tak łatwo doczyścić, więc wybaczcie. Przejdziemy teraz po kolei przez elementy gotowego systemu. Zaczynamy od pompki. Do niej dołączone i zaciśnięty obejmą grubszy z wężyków. Ta pompka ma fizyczną przesłonę pozwalającą regulować przepustowość. Idąc dalej po linie, dochodzimy do pierwszego zaworu w
pozwalającego odciąć cały system od pompki, gdyby na przykład potrzebna była jej wymiana, albo doszło do uszkodzenia jakiegoś elementu po drugiej stronie zaworu, wtedy możemy odciąć dopływ wody. Nie jest konieczny, ale zalecam go mieć. Jedziemy dalej. Tutaj macie przykład gotowego zestawu emiterów dla jednej doniczki, który okala każdą łodygę. Dalej mamy oczywiście kolejne zestawy emiterów. U mnie jeszcze 3, a więc w sumie 4. Odległości pomiędzy zestawami emiterów są różne i dostosowane do mojego namiotu 120 na 120 cm. W trakcie budowy systemu przymierzałem go do moich roślin, żeby wszystko idealnie pasowało. System zakończony jest zaworem, zazwyczaj zamkniętym, ale po otwarciu pozwala na spuszczenie wody i łatwe przeczyszczenie całego systemu lub nawet jego rozbudowę o kolejne elementy. Na koniec ważna sprawa. W najwyższym punkcie całego systemu, między pompą a emiterami, należy zrobić otwór odpowietrzający, pozwalający na odtwonowanie systemu po wyłączeniu pompy. Jeśli tego nie zrobicie, po pierwszym podlewaniu cała reszta wody z wiadra zostanie ściągnięta do doniczek bez użycia pompy i będziecie mieli duży problem. Z tej dziurki będzie ciekła woda przy włączonej pompie, więc można użyć mniejszego wężyka, żeby tą wodę przekierować z powrotem do zbiornika, ale jego wylot musi pozostać prawie tak samo wysoko, jak sama dziurka odsyfonowująca. Dodatkowo mam takie kołki umożliwiające zakotwiczenie grubszych wężyków w ziemi, co zapewnia stabilność systemu. Wiem, że nic się nie przesunie, jak wężyk stwardnieje pod naporem ciśnienia. Jeśli chodzi o automatyzację, to pompkę podłączam do inteligentnego gniazdka, które łączy się z moją siecią Wi-Fi i pozwala mi ustawić w aplikacji mobilnej różnorodne harmonogramy, albo uruchomić urządzenie ręcznie z dowolnego miejsca na świecie. Jeśli jestem na urlopie i na kamerze zobaczę, że rośliny potrzebują już wody, to podlewam. Ja zwykle ustawiam każde podlewanie na cykl umożliwiający poprawne wsiąkanie i nasycenie gleby. A więc pompka uruchamia się na 10 czy 15 sekund, potem odczekuje minutę i powtarza ten cykl na przykład 15 razy. Efekt jest taki, jakbym kilkanaście minut chilał się nad doniczkami i je powolutku podlewał. Czas zobaczyć ten system w akcji, ale zanim go pokażę, przypominam o stronie internetowej kanału szkolaziola.pl, na której znajdziecie kalkulator growera oraz nowość, dział konopne, kody rabatowe, w którym znajdziecie zniżki do wielu sklepów, lista których będzie z czasem rosła, więc warto tam zaglądać. Wracając do tematu, tak wygląda część systemu stojąca poza namiotem, pompka i zbiornik. A tak wewnętrzna część z zaworami i emiterami, podpięta aktualnie do podlewania moich 4 automatów na Autoflower World Cup. Tutaj jeszcze raz z innej perspektywy. Może nie wygląda to pięknie, ale plecy Wam podziękują, że nie musicie już się czołgać pomiędzy doniczkami. Jak wspomniałem na początku, system jest prosty i ma swoje wady. Pewnie w przyszłości go ulepszę i Wam o tym opowiem. Ale jeśli chcecie już teraz zbudować sami coś podobnego, to podpowiem Wam, co można zrobić. Przede wszystkim chcę wymienić emitery na takie z kompensacją ciśnienia, co zapewni mi równomierne podlewanie. Można też dodać dodatkowy rozdzielacz, który pozwoli równolegle zamiast szeregowo połączyć wszystkie doniczki z pompą, a jednocześnie dzięki temu każda z nich będzie miała własny zawór umożliwiający zmniejszenie przepływu do tej konkretnej doniczki albo całkowite jej odcięcie. Przydatne, jeśli na przykład jedna z roślin została ścięta wcześniej niż reszta namiotu, więc już nie wymaga podlewania. Mam nadzieję, że taki tutorial Wam się do czegoś przyda i zainspiruje do automatyzacji własnych upraw. W tym odcinku to wszystko. Dzięki i z fartem, growerzy!
Patronem medialnym projektu Szkoła Zioła jest inicjatywa społeczna Wolne Konopie wraz z kolektywem Breed Bros, polskim producentem nasion konopi, własnych krzyżówek.